Także zróbmy sobie ekspedycję, może offroadową, co wy na to? Ja jeszcze tego nie robiłem, to są takie fabularne rzeczy, to sobie zostawiłem jakoś na później, nie wiem, zapomniałem o tym. Jedziemy sobie na ekspedycję. Chodźmy sobie tutaj, tu już mam wszystkie zrobione, Apex zrobiony, a zobaczcie, żadnego nie mam offroadowego. Więc jedziemy na offroad. I zobaczmy, co nam z tego przyjdzie. Wrogowe opony w Forza Horizon 5 są lepiej, bardziej skrętne niż w czwórce. Trochę lepiej się na nich skręca. Koło festiwalu, okej. O, to zrobimy nią hopę. Bo tutaj na końcu tego, nie wiem, lotniska jest hopa, no nie? E, 400 tylko, ale bida. Łobdu. Idź pan. Supra się nie nadaje do niczego. O, dojechaliśmy chyba. Ale pojeździłbym czymś takim, kurde. Pojeździłbym. Sorry, did I not mention? It's a barn find. Drop me off at my car once you found it. Hmm? Okej. Okay. Mamy tu skrzynkę, tak? You found my notes. Carroza said the Jaguar was abandoned by its owner 20 years ago. I marked out the rough location on your map. I chyba będziemy mieli tutaj szukanie wraku. Flight recorder. Oh! Jak ja mam tam wjechać? Chwila. Czemu tu jesteś kosmici namalowani są na tym? Ej, kurde. Aha, dobra, już chyba wiem. Czekaj, tutaj z tyłu, tak? Jeszcze tego nie robiłem. Dobra, spróbuję tutaj wjechać. Bo to jest jakieś skrzydło. Czekaj, czekaj. Co to się robi tutaj? Nie będę patrzył na czat, bo pewnie spoilerujecie. O! Utknąłem, nice. Czyli co, my sobie tutaj wrak znajdziemy? O kurde. O, ale samoloty fajne. Nie będzie wraku? No co ty gadasz? Musi być. Dobra, nawracamy. Kurde, za wolno. Musimy wycofać. Ale fajne beczki. O mój! O, wyhamowałem, super. Dobra, mamy to. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, nie wiem co tu się wydarzy. Tutaj mamy hopę. Znowu krzywo, kurde. Cały czas się rozbijam, same kraksy. Ale nie możemy zmienić samochodu, musimy tym, nie? I... A, trzeba było się mocno rozpędzić dość. Dobra, i teraz mówicie, że tutaj będzie gdzieś ukryty samochód, tak? Jest! No jest! Zobaczmy. Ramiro, co on nam tutaj pokaże? NSX? Nie, coś innego. Co to jest? Nie umiem wam powiedzieć, co to jest. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale się samochód błotem zabrudził. Fajnie by było, jakby tutaj była gleba 3D, chociaż w niektórych miejscach, no nie? Żeby można było się zatopić w błotko. Ale i tak wygląda to dość realistycznie. Jakby samochód zostawiał jeszcze tutaj ze sobą jakieś ślady czy coś. Chociaż nie, jakieś ślady tutaj ze sobą zostawia. Tak jak się przyjrzysz na tych, nie wiem, zielonych roślinkach. Takie mam wrażenie. Coś tam się dzieje chyba. Drop Rami at the end of runway. Okej, okej. Hey,
Ej, wiecie co, ja wam coś powiem, bo ludzie piszą tam, że ej, Forza Horizon 5 jest gorsza od czwórki, gorsza grafika, wszystko jest gorsze. Ja wam powiem, oni nie grali w piątkę. Na pewno nie grali. Na 100%. Nie ma szans. A, zobaczmy. Nie jechałem tego jeszcze. Nie wiem, co tu się wydarzy. Na jakim poziomie trudności? Na wybitnym. To się chyba wybitny nazywa. Po polskiemu. Bronko ze zwiastuna? Ten z tyłu? To chyba nie jest bronko. Coś innego. Przeskoczyłem przez niego. To buggy, tak? To bronko. Aha, to też jest bronko? Patrzcie, jak mu zawieszenie super pracuje. Ekstra to wygląda. Bronko już mam. Bronko się na samym początku zdobywa. Na samym początku, także wiesz. Nazywa się Broki, czy coś takiego? Może uda się go... Nawet nie wiem, czy go nie mam przypadkiem. Tyle tych spinów już nalosowałem. Ależ oni do tych wypraw fajną pogodę robią, że grafika jest taka super błyszcząco cukierkowa, no nie? Nie wiem, co to jest za marka, co to jest za model. Przy samym końcu się rozbił! Ale beka! Tak, to były Monkey. Monkey tam były. Peugeota. Peugeota odblokowałem. Bot się rozwali. To super, nie? No i rozbudowujemy Festival Horizon w samym centrum dżungli. Wow. Zobaczcie, nie zostawia ten samochód ze sobą żadnych śladów, opon ani niczego. Szkoda trochę, no nie? Trochę słabiutko. Ile nowych zawodów! Ten Jeep miał dźwięk czajnika w czwórce? No, trochę miał, tak brzmiał jak czajnik. A tutaj ładnie, nie? Tutaj ładnie, ładniutko. Czy to dobrze, że jestem na liście sław? Chyba dobrze. Ja powiem wam szczerze, nie wiem, o co chodzi w tej liście sław. Jeszcze tego nie ogarnąłem. Dobra, to co? Możemy sobie choose next chapter on Horizon Adventure, okej. Okay. Weźmy sobie... tego ostatnio robiliśmy, offroadowca. Weźmy sobie go. Dobra. Ja mu chyba zrobiłem napęd na 4. Tego Peugeota sprawdzić, dobra, sprawdzę go. On był bardzo dobry w czwórce. Bardzo dobry był. Teraz prosto jest w eliminator. Za piątym razem wygrałem, o kurcze, nieźle. Ten Peugeot bardzo dobry był w czwórce, jak go sobie zrobiłem. A tutaj... jakie on ma opony? On ma chyba szosowe opony. Ale ładny jest, kurde. Jak się spoko błyszczy, no nie? Dobra, wybieramy sobie następny chapter, bo muszę to wszystko poprzechodzić. El Camino! Okej, musimy te trzy rzeczy zrobić. I odblokujemy chyba jakiś bardzo długi wyścig, no nie? Ile... na ile... czasu grania jest Forza Horizon 5? Na 100% nie mam pojęcia. To jest... ta gra jest tak zaprojektowana, żeby się nigdy nie kończyła. Żebyś zawsze miał w niej coś do roboty. Dobra, gdzie mamy jechać? 11 km? Gdzie to jest? Aha, tutaj mamy coś, tak? El Camino. A, to jest to, co na początku się robiło. Okej, teraz będziemy chyba wjeżdżać w burzę tym Rubikonem. Ja już robiłem tą misję raz, no nie? Dobra, wjeżdżamy. Tutaj chyba trzeba było zrobić fotkę, no nie? Tam w centrum tej burzy. Kurde.
Ciekawe, czy kiedyś Tornado dodadzą. Może będzie jakiś DLC z Tornadem albo coś takiego. Kurde, ej, to jest co innego chyba. Nie, to chyba to będzie. Kurde, fajna jest ta burza. Ja nigdy nie byłem w burzy piaskowej, nie wiem czy tak jest, ale chyba trochę mniej widać, co? Te krzaki się wyginają, spoko to wygląda. Dobra, i tu musimy tą kukłę zrobić, nie? Musimy zrobić jej zdjęcie. Okej, okay. Pyk, kontynuujemy. Nie musimy foto zapisywać, także... Tak, oczy w piach? Czy raczej piach w oczy? A nie, ty napisałeś piach w oczy, ja się przeczytałem. Od tyłu, jak Yoda. Zajebiście. O Boże. Okej, I'll let these photos to Haley. We should go treasure hunting again soon, eh? I'll call you. I lecimy. Nie, nie udało mi się jeszcze zrobić 500 km na godzinę. Jeszcze coś tam próbuję, jeszcze walczę. Jeszcze walka trwa. Nie jest takie proste. Później jest soundtrack z Forza. O, poważnie? W piątce jest, tak? Ależ to wygląda, patrzcie, kurde. Zawsze mamy taką księżycową noc w piątce, jest jasno, mega mi się to podoba. Bo przynajmniej można się normalnie ścigać, ale jednocześnie wygląda to obłędnie, no nie? O, teraz wschód słońca. Patrzcie, jak to wygląda. Ja piernicze. Czy wy to widzicie? To jest jakiś kosmos. O, rozbije się! Nie, nie naprawili jeszcze online. Jeszcze trzeba czekać, niestety. W tym tygodniu mają jakiegoś patcha wydać, żeby to naprawić. Mam nadzieję przynajmniej. Póki co, no niestety, jest jak jest. Tak samo z kierownicami, nie? No muszę grać na padzie, a wolałbym na kierownicy. Już nie mogę się doczekać, bo oni popsuli wszystko takim jednym patchem, który był przed premierą. Taki 22-gigabajtowy, który musieliście dodatkowo pobierać. I po tym patchu gra zaczęła się krzaczyć po podłączeniu kierownicy. Po prostu wywalał do pulpitu. To też trochę zależy od konfiguracji, bo jednemu na jednym komputerze będzie działać kierownica, a drugiemu już nie. Bugatti Bolide? To jest chyba jakiś koncept, tak? Czy robią tam jakąś małą serię? Wywali mnie. Muszę sobie, wiecie co włączyć? Taki pomagacz. Linie pomocnicze przy hamowaniu. Dla kogoś, kto nie zna jeszcze mapy, to się bardzo przydaje. O, braking only. To jest bardzo fajne. Ups. O, tutaj mamy jakąś tą tabliczkę. 3000 expa, to nie ma żartów. Z 5 domów jest chyba, nie? Wszystkich. O, to chyba będziemy mieli kolejny ukryty samochód. To jest chyba jeden z tych, które mi brakuje, no nie? Bo mi chyba jeszcze dwóch brakuje samochodów do znalezienia. Nie, czekaj. To statua jest, a nie samochód ukryty. To jest ta statua? O, jest, leży w tym, w wodzie, dobra.
myślałem, że to będzie fura ten gdzieś w garażu, a tu muszę tą kukłę sfotografować. Dobra, mamy to. Jak ukończysz Horizon Rush, to będziesz miał tam wyskocznię prowadzącą do tej tabliczki na hotelu. Tak? Ło, to jeszcze dużo czasu nas czeka do tego. That is incredible. How has no one ever found... Chyba, że bez tabliczki spróbujemy tam wskoczyć. Jest szansa? Chapter complete. To co, jedziemy sobie teraz kupić chatkę, no nie? Widzę, że tobie też wyzerowało level. Jak wyzerowało? Nic mi nie wyzerowało. Dlaczego miało mi wyzerować? Który ja mam poziom? Masz już wyskocznię chyba? Chyba nie jeszcze. To jest możliwe tam wskoczyć. Tak, widziałem gdzieś chyba. Przecież mam dwie gwiazdki przy poziomie. Dwie gwiazdki i 85. Dobra, to co? Jedziemy sobie kupić tę chatkę. O, jest tutaj. O, na blisko jest. Ale chyba nie wyjadę z kanionu tą stronę, no nie? Bo to jest, no co, kanion. Nie ma jak. Dobra, podjedziemy sobie. Ferrari pojechać jakimś, spoko. Możemy wziąć Ferrari. Muszę sobie pistę przetuningować. Co ja tutaj nowego mam? O, może specjale weźmy. Tak, to jest ta za 5 milionów. No, ją sobie kupimy. I co to nam odblokowuje? Bo 5 milionów to jest kupa siana. Zobaczmy. This is a big investment, my friend. If you're sure, I'll call the owners and vouch for you. I'm sure they'll hand over the keys when they know... Codziennie będę dostawał Spina, tak? Ej, to mi się podoba. Ale tylko jednego? I zwykłego? Free Wilspin. Whoa! How does it feel to own a castle? Enjoy, my friend! Ile razy Goliata, FK? A nie wiem nawet. Manual lepszy od automatu w grach? W Forzie myślę, że tak. Można sobie wcześniej biegi pozmieniać. Ten automat w Forzie jest głupi trochę, bo on zawsze wam zmienia biegi, jak, wiesz, dochodzi do pełnych obrotów, no nie? Nie ma czegoś takiego, że możesz sobie na luziku jechać i ten automat będzie ci tak dochodził do, powiedzmy, 3000 obrotów albo do 2500 obrotów i będzie się zmieniał na wyższy bieg. Niestety. Trzeba, zawsze jeździcie w trybie sportowym i automat w Fordzie działa tak, że musi, wiesz, obroty muszą dojść do maksa. To jest głupie moim zdaniem. Fajnie by można było sobie zmienić na taki tryb, wiesz, luźnej jazdy na automacie, no nie? Dobrze, co ja miałem? Aha, miałem sprawdzić, czy mi się fury sprzedały. Moje aukcje, bo mam dwie wystawione. Jedna jest za 7 milionów. A druga jest za milion. Obie fury to są Forza Edition, więc powinny chyba zejść. Są takie samochody, no mało spotykane, nie? I można nimi kupę siana zarobić, zwłaszcza Sesto Elemento. Dobra, to mamy zrobione. I tak, jaka jeszcze jest tutaj chata do kupienia? Muszę sprawdzić, co jeszcze mam. Co sądzę o Camaro w LPG? Nic nie sądzę. Jak ktoś sobie chce, to zrobi w LPG. Jego sprawa. Dobra, filter. Tutaj chyba można domki pozaznaczać, to będzie szybciej, no nie? Houses, 3... I co, to wszystkie kupiłem? 4... 5... A nie, tutaj coś jeszcze mamy, dobra. 700 tysięcy to chyba nic nie dostaniemy z tego. Jakim autem jedziemy? GT2 RS? G-klasa? No to byśmy tam jutro dojechali. Mamy super spiny, to otwórzmy. Co, będzie coś fajnego? Chyba nie. Już za dużo tego wszystkiego polosowałem, gra nie da mi fajnych rzeczy, coś tak czuję. No, same powtórki sprzedajemy, hops, i jeszcze mamy 3 zwykłe. Tego nie trzeba tunikować, żeby fajnie jechało, tak? Dobra, jedziemy. Tak, jeżdżę na manualnej, znaczy na sekwencyjnej, nie na takim manualu, że ze sprzęgłem. Ale jak gram na kierownicy, to przeważnie gram ze sprzęgłem. Patrzę na czata, wiesz, a tutaj się rozbijam. Jakiego pada kupiłem? Ostatnio na streamku sobie składaliśmy fajnego pada. Nie wiem, kiedy mi dojdzie, no. Trzeba czekać od 3 do 4 tygodni na niego, więc trochę jednak jest tego czekania. A gdzie ja tu jadę? Czyż to tu jest? Tu zaznaczyłem, nie? Chicken suit. Ty, samochód się dostaje i super spina. To całkiem fajne nagrody jak za taką chatkę, no nie? Fajny jest widok z tego domu. Ej, faktycznie, o kurde, czekaj. Zaraz odpalimy Forza Vista z racingiem. Ale widok, ty, to jest najlepsza chata chyba. Patrzcie, jaki widok zajebisty. Dawaj, robimy fotę. Da się tu? Da się. Pana to, ziom. Nie mogę bardziej oddalić sobie tego aparatu. Ale widoczek piękny. Ej, chciałbym w takiej chatce być. Chociaż, nie wiem, na parę tygodni sobie pomieszkać z takim widoczkiem.
Cudne by to było. Czy będę testować tą kierownicę do pada? Tak, będę robił testy. Będzie test najtańszej kierownicy, jaka istnieje. No, ta kierownica jest boska. Tutaj mamy jakieś pierdółki. I teraz co? Kontynuujemy sobie chyba adventure, czyli mamy tutaj... Tu mamy El Camino do skończenia, ale to możemy zostawić sobie na później. Teraz chodźmy na ekspedycję. I potem mamy jeszcze Gauntleta. Zobaczyć nowe auto dostałem. To było Porsche chyba, no nie? Porsche, ono nie jest... A nie, wiem, które to jest. To jest, co się na początku nim jeździ chyba, nie? O, to jest to. Ubranie kurczaka sprawdzić? Ej, ja tak ładnie ubrałem swoją postać, nie chcę jej psuć. Dobra, showcase tutaj mamy. Coś z... Coś chyba z wodą będzie, nie? Nie robiłem tego jeszcze, więc robię to z wami. Ej, dlaczego nie ma tu takich pojazdów? Mogliby dać, żeby się trochę pobawić. No ciężarówkę dodali. Ciężarówką możesz sobie czasami coś przewieźć, nie? O, dostajemy tego Bronisława offroadowego. 1660 to nie RTX, tylko GTX. A tutaj właśnie taka zmyłka jest, bo ja na kartonie, na mojej GTX 1660 miałem napisane RTX. Poważnie, muszę znaleźć ten karton i wam pokazać. To jest jakiś błąd chyba, ale tak było, więc kogoś może to też zmylić. Na kartonie jest napisane RTX. Nie wiem skąd, nie wiem dla... What the fuck? Ja myślałem, że to nietoperze. Tak przeleciało szybko. Patrz. Fajne. Widzę ich na mapie nawet. Wow, jak to wygląda. Ciu. Ale kozak. Fajne są te ekspedycje, no nie? Tutaj przeważnie ustawiają taką ładną pogodę, żeby wszystko wyglądało cudownie, jeszcze tam mgiełka gdzieś tutaj w dżungli czy coś, piękne to jest. Chciałem sobie kupić twoje auto, ale nie mogłem, tak jakby nie były wystawione, o ciekawe. A to może jeszcze zgliczowany jest ten sklep czy coś. Ciu. Gdzie oni są? Na dole. Łoty! Drugimi przyciskami zmieniam na padzie biegi. X-em i B, tak jak w poprzednich Forzach. Dla mnie jest tak bardzo wygodnie. Na klawiaturze też możecie sobie sekwencję ustawić i wtedy zmieniacie przyciskami Q i E na klawiaturze. Tak fajnie, tak jakbyście łopatki mieli, no nie? Jak przy kierownicy. Tak, testowałem Forzę na Xbox One X. Muszę wam w końcu odcinek z tego nagrać, nie? Ja zmieniam AB i pod X mam ręczny. To też może być, ja lubię mieć ręczny pod A właśnie. Siu! O kurde. Fajnie to wygląda. Ktoś tam Supermana zrobił, widziałem. Gracie w ogóle w Riders Republic? Też taka gra z otwartym światem. Tylko, że się na właśnie takich hardkorowych, no, pojazdach, rowerach jeździ. I tam można robić takie triki różne, supermeny, nie supermeny. Dobra, chyba wygrałem. To jest takie... Ty, ale po... Ej, niewiele mi zabrakło. Znaczy, niewiele im zabrakło do wygranej. No i pyk, mamy zrobione. Making waves. I chyba została nam ostatnia rzecz, czyli wyścig do odblokowania, no nie? Jeszcze nie grałem w eliminatora, jeszcze nie.
Jeszcze wszystko przede mną tutaj jest. Tak, legendarna herbatka mocy. Dobra, wchodzimy sobie do Adventure i wchodzimy sobie do ostatniej rzeczy, czyli Gauntlet. Najdłuższy wyścig chyba offroadowy, jaki jest, no nie? Musimy go jechać przez wulkan? Jest strasznie długi. Zaraz wam pokażę, jak bardzo on jest długi. Aha, musimy do niego dojechać. Dobra, dobra. Zobaczmy, o co tam chodzi najpierw. Ten Gauntlet jest legendarnie długi. On jest chyba dłuższy od Goliata. Bo tu się, to jest sprint. Bardzo długo się go jedzie. Zobaczcie, on ma 58 kilometrów. 58 kilometrów jego się jedzie przez wulkan, przez takie zawijasy. Ja go jechałem tej nocy, o chyba 3 w nocy, i jechałem go długo, z jakieś 17 minut. Coś takiego jechałem. Jedziemy go? Chcecie? No dobra, pojedziemy. Tylko weźmy jakąś szybką furę. Nie będę takiego długiego tego jechał. Wyścigu, szalałeś? Kto widział takie wyścigi długie jeździć? Myślę, że się rozwali tutaj ten bot na pierwszym lepszym zakręcie, bo chyba szutry to słabiutko mu będą szły, nie? Kto widział taki długi wyścig jechać? Ty, no na razie ciśnie. A sobie mogę do muzyki potańczyć teraz. Idę sobie chyba pizzę wstawię. Albo nie wiem, pranie powieszę czy coś. Ale boty na poziomie ekspert pokonane. I to nawet z całkiem sporym zapasem. Fordem Pumą. Bardzo ładnie. Tak, wyścig fajny, zróżnicowany, to prawda. Był ciekawy. No nie doganiają mnie tutaj. Spoczko! Bardzo fajnie to wygląda. Gauntlet. Już go kiedyś przejechałem, ale teraz pierwszy raz chyba z wami, no nie? Także już tą całą ekspedycję do wyścigów szutrowych chyba mam zrobioną.